Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiaj, 12 maja, przypada również rocznica śmierci wielkiego człowieka, marszałka Józefa Piłsudskiego. W mojej miejscowości rodzinnej w Chorzyńcu Zdroju marszałka Piłsudskiego czci cała społeczność szkolna. Młodzież i dzieci ze szkoły podstawowej właśnie imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego. I z tej okazji jeden z uczniów, właściwie uczniowie, napisali kilka oświadczeń. Ja wybrałam takie jedno oświadczenie, które bym chciała teraz przeczytać. Jest to oświadczenie Jana Wiśniewskiego z 8 klasy. Witam serdecznie wszystkich tu obecnych. Zapewne nieraz spotkaliście się Państwo z postacią Józefa Piłsudskiego, co jest rzeczą bardzo dobrą, ponieważ jest to osoba, która zasługuje na bardzo wiele szacunku oraz na pamięć rodaków. Osobiście z postacią marszałka w swoim życiu miałem bardzo dużo kontaktu z tego względu, że jest on patronem mojej szkoły, z czego jako uczeń jestem bardzo dumny, chociażby przez to, jak bardzo przyczynił się dla naszej ojczyzny. W końcu to dzięki niemu nasza ojczyzna, nasz kraj, nasz naród odzyskał swoją niepodległość. Był on ogromnym patriotą oraz przede wszystkim dobrym człowiekiem. Nieraz o szkole opowiadano mi, jak bardzo Józef Piłsudski był dobry także dla osób z jego otoczenia. Dla przykładu mogę powiedzieć, że opowiadano nam o tym, jak to podczas spacerów bezinteresownie rozdawał dzieciom cukierki. W momencie jego śmierci duża część kraju była w rozpaczy z tego powodu, że po tym wszystkim, co dla nich zrobił, odszedł w wieku 68 lat. Przez to wszystko, co zrobił dla narodu, jest uważany za jednego z najważniejszych Polaków w historii, aż po dzień dzisiejszy. Moim osobistym zdaniem warto o nim pamiętać jako naród z tego względu, że Polacy pałają do niego ogromnym szacunkiem poprzez ustanowienie go patronem wielu placówek, w tym mojej szkoły, z czego, jak wcześniej wspomniałem, jestem ogromnie dumny. Świetną okazją do przypomnienia sobie tego, czego dokonał dla kraju, jest dzisiejszy dzień, Dzień Patrona. Na koniec chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za uwagę. Ja również bardzo dziękuję panu marszałkowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.